Witam zespół Question Mark, trzej muszkieterowie, można powiedzieć, muzyki jazzowo-rockowej, chociaż nie wiem, czy należy szufladkować to, co robicie, w takich właśnie tylko kategoriach. Bogusław Rac, gitary i klawisze, Jacek Dołęga, gitara basowa i Marek Matuszewski, perkusja. Witam serdecznie. Tak, to był 78 rok, jak to się zaczęło. Ale świadkowie waszego początku, waszych narodzin, chyba dziwnie by się czuli, gdyby nagle zobaczyli was pod inną nazwą. No między innymi dlatego właśnie pozwoliliśmy sobie wrócić pod tą samą nazwą, także nie żałujemy tego. Wydaje mi się, że chyba tutaj nie było żadnych problemów, bo z Bogdanem właśnie, jeżeli mówię tutaj z Bogdanem, praktycznie zakładaliśmy tutaj tą grupę. Nie było jakichkolwiek zapytań, jeżeli chodzi o rodzaj muzyki. Praktycznie to było, nie? To było oczywiste. To było oczywiste i nie chcieliśmy grać takich tam typowych jakichś spraw. To znaczy w tych czasach akurat dokładnie były zespoły, które odtwarzały Beatlesów, Rolling Stonesów, rzadko nawet coś takiego jak Zeppelin czy Deep Purple. Głównie to była muzyka no, bardzo popowa. Myśmy nie mieli żadnych wielkich ambicji muzycznych, ale nie wyobrażaliśmy sobie, żeby dla własnej przyjemności grać takie rzeczy. Wróćmy do początku, do tego, co my graliśmy i co próbujemy grać nadal. My się nigdy nie zastanawiamy, co grać. Przychodzimy na próbę i gramy. To tak wygląda. I dla nas na przykład niektórzy mówią, że każdy kawałek jest z innej beczki. Raz trochę jazzowy, raz trochę rockowo, tu jakieś dziwne, tu trochę ludowych, tu jakieś hinduskie. A dla nas to wszystko jak gdyby jest jedno. My tego w ogóle nie potrafimy rozdzielać, w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Po prostu coś nam się podoba, coś tworzy się fajny klimat i gramy po prostu. Jesteśmy typowym zespołem koncertowym, zresztą wiadomo ze względów ekonomicznych. Jest to nasza pierwsza profesjonalnie wydana płyta, zresztą za własne pieniądze, jak wiesz. Płyta, która powstała w zasadzie z wielkiej chęci pozostawienia śladu po pięknym koncercie, bo no, nie wstydźmy się tego, że koncert polski na Wipik należał do bardzo ciekawych, jeżeli chodzi o brzmienie, o atmosferę samego koncertu, która została stworzona przez właśnie waszych fanów, którzy licznie się zjawili. Co do muzyki trudno nam się wypowiadać, natomiast dziękujemy za takie miłe słowa. Natomiast jeżeli chodzi o atmosferę fanów, stworzoną przez fanów, to całkowicie się zgadzam, że tak było. Czuliśmy się świetnie i był to najwspanialszy, najprzyjemniejszy koncert nasz, jaki nam się grało dotychczas. Jako obserwator, tak troszeczkę właśnie z boku, widząc i was, i zaangażowanie płynące ze sceny, jeżeli tak można powiedzieć, i właśnie tych obserwatorów, to przyjemnie było widzieć właśnie uśmiechy, czy też skupienie wielkie. Umykać, ale tak naprawdę nieświadomie... Jeżeli tak jest, to fajnie, że przy okazji ktoś coś się dowie. Na pewno my też się dowiadujemy, bo pracowując w środku też wiem coś o tym powiem. Thank you.
bezpośredni odbiór owej muzyki jest jeszcze większą. Ta interakcja, która tworzy się między zespołem a liderem, jest czymś niesamowitym, takim rodzajem, powiedzmy, hipnozy, która angażuje zarówno tych, którzy grają, jak i tych, którzy odbierają ową muzykę. Tak zatem panowie, nie wiem, może jeszcze macie dłonie, które leczą. Muzyka na pewno wpływa. Ja raczej jestem prędzej agnostykiem niż kimś, kto leczy. No ale sam wiesz po sobie, Bogdan, że właśnie muzyka, którą prezentujecie, ma taką siłę, że może nawet doprowadzić do wypadku. No to zdradzasz tutaj naszą zakulisową rozmowę przed chwilą. Jesteśmy otwarci. My to nazywamy w ten sposób, że my się świetnie bawimy i chętnie pobawilibyśmy się również z innymi muzykami. Mm-hmm. Ale nie wszystkie zabawki są nasze, nie podzielimy. No oczywiście, także chętnie byśmy widzieli jakiegoś klawiszowca, jakiegoś saksofonistę, flecistę. No skrzypce też by były, nie? No były, były. No więc właśnie. Kolega miał długie włosy, wyglądał jak Jean-Luc Ponty. My wolimy 20 fanów, ale rzeczywistych, którzy przyjęli to, przyjmują naszą ofertę taką, jaka jest.